Wiosna obudziła się na dobre. Za nami kwiecień. Zapraszam na podsumowanie wiadomości ITV Praszka. Wiosna w gminie Praszka. Charytatywna akcja szycia maseczek. Z miłą przyjemnością to po prostu robię i szyję. W gminie Praszka zawitała wiosna. Dni stają się dłuższe, a przyroda budzi się do życia. Kto czekał na wiosnę? Po zimie chyba każdy. Zobaczcie wiosnę okiem naszej kamery. Panie ze Strojca oraz Gany szyją maseczki ochronne dla potrzebujących mieszkańców. Maseczki są darmowe, ale panie proszą o wpłacanie symbolicznej złotówki dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w Praszce. Wszystkie zgromadzone pieniądze zostaną przekazane na zakup środków dezynfekujących i inne potrzeby medyków. Trzy panie ze Strojca, Irena Rękowicz, Agnieszka Morawiak i Joanna Widera, chcą zaopatrzyć mieszkańców Strojca w maseczki ochronne, a przy okazji pomóc medykom. Zainteresowanie jest niesłychane i wszyscy ciągle pytają, że już nawet panie gdzieś tam prowadzą jakieś zapisy, ile mniej więcej tych masek dla siebie, dla swojego sklepu by potrzebowały. Zamierzamy zrobić tyle, ile jest potrzeba. A już jak wszedł teraz to obostrzenie, że będzie nakaz od czwartku, no to teraz po prostu już nie wyrabiamy. Przez ostatnie 3 dni spod ich maszyn wyszło ponad 250 maseczek. Pani Irena nam bierze i kroi. Obrzucamy to i staramy się wedle rozmiarów szyć dla mężczyzn, dla kobiet, bo wiadomo, że są różne twarze i dla dzieciaczków tak samo oczywiście szyjemy. Różne rozmiary i kolorowe i rozmiarowo, także staramy się być wydajni i żeby każdemu służyła dobrze. Materiały panie pozyskały od sponsorów, dlatego maseczki są bezpłatne, a odebrać je można w strojeckich sklepach. Wchodzą jak świeże bułeczki w sklepie. No i ogólnie właśnie ludzie pytają. Dzwonimy po prostu na tyle, co dziewczyny dają radę, donoszą. Ale klientów jest masa. No dzisiaj już było, na palcach nie wyliczę, ile się ludzi pyta o maseczkę. Pomysł pań ze Strojca szybko podchwycili członkowie Rady Sołeckiej w Ganie, gdzie osób chętnych do szycia nie brakuje. W ciągu 2 dni uszyte zostało ponad 200 maseczek, z czego już prawie wszystkie się rozeszły. Coraz to nowe osoby się angażują w akcję, panie, które umieją szyć. Każdy tutaj ma swoją rolę i na bieżąco tutaj dostarczamy do naszego wiejskiego sklepu, gdzie można te maseczki nabyć. W Strojcu oraz w Ganie obok koszyczka z maseczkami w sklepach umieszczono skarbonki. Z zebranych środków zostaną zakupione środki ochrony osobistej i niezbędne przedmioty dla Zespołu Ratowniczego w Praszce oraz medyków szpitala w Oleśnie. Była to ostatnia informacja w kwietniowych wiadomościach ITV Praszka. Przypomnę jeszcze, że rząd wprowadza kolejny etap powrotu do normalności od 4 maja. Będą otwarte hotele i miejsca noclegowe. To wszystko w tym odcinku wiadomości ITV Praszka. Na kolejne zapraszam już za miesiąc.